Cześć, witajcie. Dziś rozpoczęła się ekspedycja 11 zatytułowana Podróżnicy, więc wypadałoby, żebyśmy i my ją rozpoczęli. Odcinek wyszedł co prawda dość długi, ale chciałem na pierwszych planetach odhaczyć jak najwięcej kamieni milowych, a przy okazji sobie załatwić jak najlepszy start, dlatego będzie pewnie kilka cięć lub przyspieszeń. Rozpoczęto inicjalizację kombinezonu systemu Atlas. Systemy podtrzymania życia włączone. System tarczy kinetycznej działa. Napęd plecaka odrzutowego działa. The fuck? Sekwencja inicjalizacji użytkownika zakończona. Naprawdę rozpoczynamy na frachtowcu? A migały wybałuszyło. Dobra, zerknijmy, co mamy tutaj do ogarnięcia. Dobra, wylądować na planecie. Luz. Warp do nowego układu na luzie. Założyć bazę, czyli zbieramy wszystko, co popadnie, żeby móc wybudować chociaż jakąś szopkę. 14 stworzeń, czyli skanujemy jak leci. Dobra, trzeba będzie trochę z buta kopytkować. 8000 jednostek do przejścia to nie jest zbyt dużo. Dwóch towarzyszy przysposobić, luz. Trzeba będzie pogadać z gekami, spoko. I pierwszy punkt spotkania. Faza pierwsza powinna w miarę na luzie pójść. Wejdź na szczyt. No dobra. Znając życie, jeśli chodzi o ekspedycję, nie będzie z tym problemu, bo lubują się w górzystych planetach. Kryształy burzy. No dobra, to będzie małe wyzwanie. To powinno wpaść gdzieś przy skanowaniu, więc też luzik. Minus 80 stopni, nie jest to jakoś wybitnie dużo, więc pewnie na pierwszej, lepszej, zimowej planecie to spotko zrobimy, przynajmniej w trakcie burzy. Projektor cudów. Trzeba będzie zakupić schemat. O, tego nie lubię. Dobra. Trzeba będzie znaleźć artefakty. No ale to podczas skanowania planety też ogarnie się. Wroga planeta, spokczko. Zbierz rośliny. Gdzieś tam po drodze, jak będziemy latać, trzeba o tym pamiętać. Sześciany wiru zazwyczaj gdzieś są przy jaskiniach, więc myślę, że też bez większego problemu je odnajdziemy. Kop tunel na luzie. No, czyli trzeba będzie wszystkie słowa zdobyć, wszystkie glify.
albo po prostu skoczyć na pałę. No, zobaczymy. 200 tysięcy za odkrycie stworzenia. No, wypadałoby ulepszyć skaner, żeby jak najwięcej kasy dawał. Z tego co widzę, cała ekspedycja tak naprawdę opiera się na skanowaniu. Dobrze, teoretycznie nic trudnego w ekspedycji nie widać, więc możemy się zabrać za nią. Wtedy zaczniemy od planet. Zobaczymy w ogóle, jakie są planety w tym układzie. Co ja mam tutaj na tym frachtowcu? Genialnie. A jest zestaw naprawczy na plus. Ale cała reszta to spora lipa tak naprawdę. W sumie zamiast latać, szukać, mogę tu sprawdzić, czy mam skaner. Technologia krytycznie uszkodzona. W statku. W statku nie mam. Dobra, oblukajmy sobie, jakie mamy planety. Spróbujmy część zadań już na nich odhaczyć. Planeta, wysoka aktywność strażników. Na szczęście nie agresywni, więc nie będzie problemu. Sprawdźmy sobie ten system. Jest nawet planeta pełna dysonansu. Zapewne się tam wybierzemy zaraz. Jestem ciekaw, czy ten szczyt wystarczy do odhaczenia kamienia milowego. Teraz to sobie oblukamy.
Nie strzelaj do tego, ciulu. Myśmy sobie zbierajmy jedzonko. Słowa. Shit, nie zauważyłem go. Nie, tu nie ma. Ej, przecież mam manipulator terenu, nie? Czy nie? A mam. Szkoda, że tu wysokości nie pokazuje, bo nie wiem, ile mi brakuje do tego jednego kamienia milowego. Dobra, 362, czyli nie ma sensu włazić na nią. W zasadzie byśmy potrzebowali dwukrotnie wyższego szczytu, żeby zaliczyło nam tamten kamień milowy, więc po prostu sobie zleziemy. Miedź jest zbyt przydatna, żeby ją odpuścić, także zawiniemy ją ze sobą. W sumie dobrze, że sentinele się nie czepiają, jak w ten sposób zbieramy, bo by było przerąbane.
akurat z grubsza by było. Planetę pełną dysonansu warto będzie polecieć chociażby po to, żeby zmienić multinarzędzie, bo to naprawdę lami strasznie. Już chciałem go rozwalić, a tu strażnik. Kobalt też jest bardzo przydatnym, także też spokojnie, póki jest w miarę bezpieczna planeta, możemy się w niego zaopatrzyć. W tym zadaniu pereł aluminy nie trzeba zbierać, ale są dość drogie, także w razie czego na handel możemy je wykorzystać. A zszedłem zasadniczo tu po to, żeby znaleźć sześciany wiru, których tu nie ma. Teraz nie pamiętam, czy szpik jaskiniowy się też zalicza jako jedzenie.
Ja się nawet Diwodoru nie znam. No, myślałem, że... Mamy pastylki jakieś? Mamy. To chodź tu, paskudo. Tak jak mówiłem przy poprzedniej ekspedycji, warto jak najwięcej kamieni milowych odhaczyć na pierwszych planetach, które są jeszcze w miarę bezpieczne, żeby później się bez sensu nie męczyć. Co ty, brak ci czułości, chopie? No masz. Rękawicy hazmat nie mam, goddamit. Bungiel się przyda zawsze. Fakt, zapomniałem, że tu się muszę martwić jeszcze o podtrzymywanie życia. Zobaczmy, co tam ciekawego na tym posterunku handlowym znajdziemy.
nie wiem, czy strażnik się nie wkurzy, jak zerwę tą jagodę. Nie, no i git. Pies z małym plecakiem. Oczywiście pojemników nie otworzę, bo nie mam Atlas Passa. Czy będę mógł tu wejść bez problemu? No i gitarka. Często w takich miejscach, o właśnie, jest zakopana technologia, która na początku na pewno nam się przyda.
i tak nie chciałem wzywać statku. Dane się przydadzą w razie czego na później. Mało są tylko cztery, ale to by rozwiązało nasz problem z nanitami. Nie mam jeszcze komputera bazy, ale zatan sodu i blacha metalowa. Lipton. Przydałoby się sód wytrzasnąć. Jak na złość sodu nigdzie nie widzę. Sud, najsik. Thank you.
jest szansa, że już nam wystarczy sodu. Zobaczymy, jaki jest przelicznik. 2:1, czyli damy radę, Gites. Lecimy. Weźmiemy sobie, zaznaczymy to złoże, zrobimy misję, żeby móc postawić bazę. Przylecimy tutaj, będziemy sobie mogli zrobić malutką farmę nanitów, która na pewno później nam znacząco ułatwi rozgrywkę. Kurde, to jest kolejne. Teoretycznie, praktycznie. Całą miedź zużyję, bo około 300 będziemy potrzebowali, jak nie lepiej. Nie wiem, czy wspominałem o tym na początku filmu, ale uważajcie, w opcjach multiplayera domyślnie PvP jest włączone. Pamiętajcie o tym, żeby je wyłączyć, co by wam ktoś dupska nie odstrzelił.
Dobra, mamy jeden na hipernapęd, potrzebujemy 5 procesorów. To doróbmy sobie jeszcze. Pytanie, co jest potrzebne na mikroprocesor, na rurki węglowe. Dobra, czyli jeszcze 5 rurek musimy zrobić. No idealnie, jeszcze nam zostanie trochę metalu. Chyba będziemy musieli skoczyć. Trochę poszaleć w polu asteroidów, żeby antymaterię zdobyć. Chyba, że jeszcze gdzieś mieć namierzymy. Jeszcze jedno słowo nam zostało. Czas poszukać jakiegoś kamienia wiedzy. Tak patrzę, co jeszcze możemy na tej planecie osiągnąć. Zalicza, to znaczy, że zapewne będę musiał je wyhodować albo na frachtowcu, albo w bazie. No dobra, ogarniemy temat. A coś muszę sprawdzić. Thank you.
i pięknie, w razie czego jak wpadniemy na portal po drodze, będziemy mogli od razu z niego sobie skorzystać. A teraz wróćmy do fazy pierwszej i poszukajmy antymaterii do ogniwa warpowego. I jeszcze jednego słowa od geków, nie? Ale to myślę, że na stacji się je spokojnie go nauczymy, o ile jest tu stacja kosmiczna. Rozglądam się, czy nie ma tu gdzieś złoża miedzi, ale nie widzę. Chcę sobie polecimy faktycznie do stacji i tam spróbujemy ogarnąć temat. Do czego był parafin wykorzystywany, ale wiem, że kiedyś go szukałem, bo do czegoś mi go zbrakło, więc na wszelki wypadek na zapas go sobie weźmy troszeczkę. Uwagi, jak lecieliśmy na tą planetę, czy tu w ogóle jest stacja kosmiczna? Jest, no i pięknie. A w pierwszej kolejności sobie zapolujemy. Na antymaterię. Bo będzie nam potrzebna do skoku. Poszukiwania w taki sposób jest to, że możemy zdobyć troszeczkę złota, które w razie czego spieniężymy. A przy okazji zaliczyliśmy kolejny kamień dealowy. Początki, jak jeszcze nie wiedziałem, jak zarabiać w tej grze i farmiłem złoto z asteroidów. Godziny spędziłem w polach asteroidów.
Spora antymateria jeszcze nie wpadła. Nie wiem, czy korwaksów języka też się mamy nauczyć, ale skoro już są, to czemu by nie? Zerknijmy, może któryś z pilotów będzie miał antymaterię, to byśmy od niego odkupili.
ostatnio ładnie za złoto płaci. Tego jest pod dostatkiem, także spokojnie możemy posprzedawać. Jeszcze do terminala handlowego zobaczyć, czy tam nie będzie. Zakupimy od niego i po prostu sobie zrobimy, no żaden problem. Ale przy okazji, jak już tu jesteśmy, chciałbym te wybałuszone gały zmienić, bo to zdecydowanie not my style. Za kombinezoną. Chciałbym technologię troszeczkę jednak rozbudować.
Dobra, lećmy sobie teraz na frachtowiec, zostawmy tam trochę gratów, bo zaraz nam się miejsce w plecaku skończy. Drodze powrotnej musimy na trochę złota zapolować. Dobra, skoczmy sobie teraz na planetę Bonum Dysonansu. Może uda się jakiś porządny multitulek znaleźć do kopania. Generalnie bardzo mi na tym zależy. Dobrze, w większości woda. Ale jest szansa, że będzie tutaj w miarę głęboko, będziemy mogli odhaczyć kamień milowy. Rzućmy okiem. Zerknijmy, czy nam się uda ta sztuka. Hmm.
jest tu dość płytko, może być lipa. Chyba, że trochę oszukamy. Chyba dotarliśmy do dna, więc za dużo nie oszukamy. Małżami na razie nie chcę nie mieć nic wspólnego, bo mnie na razy dziabną. Ale ten artefakt... Jest tutaj dość płytko, nie mamy co tutaj śmigać. Także wróćmy sobie po prostu do statku i poszukajmy jakiegoś harmonijnego obozu, może akurat się trafi. Nie zauważyłem, że tu w pobliżu lata. A naprawdę póki co stłuc się z nimi nie będę.
Mam nadzieję, że uda nam się tutaj odhaczyć. Punkt, w którym poczekajcie, muszę zerknąć, gdzie to było. A jednak słowa krowaksów też są. No i gites. Odkryć starożytne wykopaliska. Mam nadzieję, że to uda nam się odhaczyć w tym miejscu. Zresztą zaraz się dowiemy. Ja cały czas po cichu liczę, że gdzieś po drodze trafię na jakiś lepszy statek, bo eksplorery średnio mi się podobają. No oczywiście, pierwszy nie jestem, ktoś już tu był. Bojka nawigacyjna, komunikacyjna w sumie stoi. Ale to nic, nam to nie przeszkadza w żaden sposób, ponieważ gramy na wyłączonym multiplayerze, więc wszystko powinno być jak najbardziej si. Oczywiście podejrzewam, że strażnicy się do nas sprują. Ale chrzanić to. A nieładnie z ich strony. Ale jest na tyle blisko, że raczej ogarnę temat.
Wystarczyły 3 klucze. No i pięknie, mamy kolejny punkt milowy odhaczony. Kolejny wpad. No ładnie, wpadł zaawansowany laser.
więc w razie czego na statek możemy polować. Całkiem sympatycznie. Dobrze, myślę, że odhaczymy sobie po prostu fazę pierwszą. Wrócimy tu poszukać statku, chyba że... trafić. No, poświęcę jeszcze parę minut teraz na poszukiwania statku. Jeżeli się nie uda, to po prostu wrócimy w przestrzeń, doładujemy silnik i skoczymy. Niestety obawiam się, że na tak poszarpanym terenie ciężko będzie cokolwiek znaleźć. Generalnie Atlantideum się nam przyda pozbierać na zaś. Jest to bardzo drogi pierwiastek, więc w razie czego jako inwestycję możemy go potraktować. A jeżeli jakimś fartem uda się znaleźć statek strażników, no to wiadomo, no i będzie potrzebny do napędu.
używa pierwszy strzał i echolokator, nie? To się nazywa fart. Czyli zaraz sobie namierzymy wioskę strażników. Harmonijny obóz oczywiście. Zaraz sobie namierzymy statek. Dziwna sprawa, że to wszystko się aż tak układa po mojej myśli. Zaczynam się zastanawiać, co pierdzielnie. Chyba dwa odwrócone lustra, nie? Były potrzebne do uruchomienia statku. A gdzieś tu w pobliżu widziałem jeszcze jedną taką koparkę, więc zaraz i poszukamy. Przydadzą też się tamte skrawki, więc tam też się pofatygujemy, żeby mieć wszystko od razu gotowe do odbioru statku. Mam nadzieję, że w ogóle będzie tu jakiś statek na tej planecie, nie? Bo równie dobrze może się okazać, że wykorzystamy echolokator, a tu nie będzie ani statku, ani opuszczonego obozu. Tego nie przewidziałem. Myślałem, że dostałem zaawansowany świder optyczny, a się okazało, że dostałem zwykły świder optyczny. No cóż. Zasadniczo nic straconego.
szczęścia może się uda gdzieś go zdobyć. Nie wiem, czy możemy wezwać tu anomalię, czy nie. Jeżeli tak, to zaraz weźmiemy sobie wezwiemy anomalię, polecimy po schemat i wrócimy tu po statek. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że chociaż uda się zdobyć multitoola porządnego. Ale chciałbym zdobyć jeszcze chociaż jedno odwrócone lustro. A kojarzę, że było ich tu więcej, jak lądowaliśmy. Trochę dużo strażników kręci, ale liczę po cichu na to, że uda mi się ich zgubić bez większego problemu. Dzięki burzy grawitacyjnej, ale właśnie się rozproszyła, więc czas wziąć nogi za pas.
Dobra, mamy dwa lustra, więc... spokojnie możemy zająć się teraz poszukiwaniem opuszczonego obozu harmonijnego, żeby wymienić nasze multinarzędzie. Zmieniły sobie, czy gdzieś nas zaprowadzi. Mam nadzieję, że to jest Harmonic Camp, a nie ta ukryta wioska, bo to mi nic nie da. Idealnie, już się wystraszyłem, że nic tu nie będzie. I standardowo pozbierajmy sobie zło. Może coś ciekawego się trafi. Jak na złość żadnych ulepszeń. A na głównym sejwie to mi wypada jedno za drugim. Dobrze, odpieczętujmy sobie i zobaczmy, co tam ciekawego dla nas mają. Optymalnie by było, jakby był zaawansowany laser, nie? No ale tyle farta to ja raczej nie mam. O, a co tu mamy? 12, 2 i 8. Dobra. Jeszcze zamknięte?
Spróbujmy sobie wczytać zapis. Jestem ciekaw, czy będzie ciągle klasa C, czy może się ulepszy. Z drugiej strony nawet klasa C jest znacznie lepsza od tego, co mam w tej chwili. Dwanaście, dwa i osiem, okej. Dwanaście, dwa, osiem. Zdejmijmy z niego blokadę. Dostaliśmy skrzydełka, odblokujmy teraz multinarzędzie. Skoków dysonansu na razie nie będę odblokowywał z tego względu, że nie mam zaawansowanego lasera, także i tak nic mi to nie da.
No i teraz możemy zbierać. W sumie mogę się nawet pokusić o walkę ze strażnikami. Dobrze, niestety bez zaawansowanego lasera wydobywczego. Za wiele nie zrobimy, a na pewno nie odbierzemy statku, więc chyba pchniemy ekspedycję po prostu dalej. I ewentualnie się tutaj cofniemy. Także doładujmy hipernapęd. I spadamy stąd. Poza zasięgiem skoku. No to skoczmy na razie o jeden. Ogarnęliśmy nasz komputer bazy. Teraz sobie skoczymy, założymy bazę tam przy... uciekającej pleśni. W razie czego będziemy mieli farmę nanitów. Oczywiście nie zapominajcie na każdej ze stacji ulepszać swojego egzokombinezonu. Troszkę to kosztuje, ale z pewnością się opłaca. Tak samo jak dane nawigacyjne możecie zebrać.
potrzebowaliśmy do tego ulepszenia. A, to po prostu dobra. Mogliśmy ją z tego menu zrobić czajem. Systemu. Teraz spokojnie możemy sobie założyć bazę na planecie, na której znaleźliśmy farmę nanitów, pomimo że no nie była ona zbyt duża. Lepsza taka niż żadna. Jeżeli byście trafili na moją bazę, spokojnie możecie się poczęstować. Wiem, nie ma tego zbyt dużo, ale na początek to i tak chyba całkiem fartowne znalezisko. Mogę ją przesłać. Także w razie czego korzystajcie.
Szukam, czy gdzieś tutaj dostaniemy zaawansowany laser. Byłoby miło. Za kryształy burzy super, tylko że żeby zdobyć kryształy burzy potrzebujemy rękawice hazmat, której nie mamy. Czy mamy? Dobra, bujam się już z 3 godzinki z tym odcinkiem, także polećmy sobie po prostu zakończmy tą fazę. Będziemy musieli jeszcze raz hipernapęd doładować. Czego mi tam brakuje? Dobra. Pozbierajmy pył ferytowy. Generalnie jest, jeśli chodzi o zbieranie z laserem strażników, no, zupełnie inna robota jest. A zwrócić uwagę, że jest on kompletnie nieulepszony.
pamiętajcie, żeby w każdym układzie wlecieć na stację, żeby sobie rozbudować pola ekwipunku. Zaraz się okaże, że nam zabraknie miejsca. Czy to na itemy, czy w technologii. Tu już musicie znaleźć własny złoty środek, żeby to jakoś zrównoważyć.
pochwalę rozbudowy narzędzia, wolę sobie zostawić, bo coś czuję, że jeszcze je wymienię. Ale to ciut później. No dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą fazę ekspedycji, pierwszy odcinek z ekspedycji. Także myślę, że jeszcze dzisiaj wpadnie następny. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.